Jeżeli macie siły okay. i jeżeli macie ochotę i w, przestaniecie wymyślać na chwilę e, różne dziwne komendy, które być może powinienem dodać do e, streamlapsa, ale chyba jednak się trochę boję, e, mimo tego, że widzę, że ich sypie się bardzo dużo, e, to jakby chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz, tym razem troszeczkę oburzającą, Ponieważ jakby istnieje jedna osoba w polskim internecie, która, która jakoś niesamowicie potrafi sprawić, że moja krew regularnie, regularnie przekracza zdecydowanie dopuszczalną temperaturę, bo nie wiem, jak można być tak niemądrą osobą. I tak, pewnie domyślacie się, o kogo chodzi. Chodzi o, o naszego. E, idola, o najlepszego najlepszego człowieka z najlepszych e, i <noise> no cóż, e, po prostu geniusza, e, ge, geniusza myśli politycznej e, i mimo tego, że już na YouTubie, którego znajdziecie pod wykrzyknik it, e, <noise> e, już niektórzy mnie nawołują, żebym przestał mu wciskać rzeczy w usta i żebym przestał mu jakby, żebym zamiast tego zrobił z nim debatę, Szymon, ja bardzo chętnie, bardzo chętnie z tobą podebatuję. Ja mam wiele pytań. Wiele, wiele pytań na temat Twoich pozycji i poglądów. W związku z czym, jeżeli będziesz chciał ze mną podebatować, ja bardzo chętnie z tą podebatuję, N nie, nie gwarantuję, że e, nie będzie, nie będę cię szykanował później, ale rozważ to stary. Rozważ, będzie super. Będzie super. E, bo przecież. Bo przecież jest super, nie? E, Szymon opublikował wspaniały materiał. O wspaniałym tytule, który jest akurat tak krótki, żebyśmy go sobie obejrzeli przed Snem. E, I w związku z tym opojmy go sobie przed Snem. E, Szymon e, materiał nazywa się Kogo można nienawidzić? I jeżeli e, i jeżeli zastanawiacie się, kogo można nienawidzić, to, 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 to jakby e, podpowiem wam, że najwyraźniej. E, najwyraźniej są osoby, które można nienawidzić, i których nienawidzenie jest. Zdaniem Szymona, złe. Czy waszym zdaniem także będzie złe? Przekonamy się za chwileczkę. E, <grym> widzę, że udzielacie dużo, du, 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 dużej ilości dobrych odpowiedzi, nazistów, narodowców darwinistów społecznych b, b, bardzo bazowo e, natomiast e, to nie jest odpowiedź tego ponieważ jest nie dużo bardziej wrażliwa i narażona grupa e, które, którą zdaniem szmona, e, no, nienawidzicie i musimy o tym, musimy o tym porozmawiać, żebyście, żebyście ogranęli dupy i albo nienawidzili mocniej, albo przestali nienawidzić w ogóle. Dobrze? Dobrze? Tak? Rozumiemy się? Rozumiemy się? Dobra. Jakby, jak się, skoro, skoro się rozumiemy, to jedziemy z tym Koksem i wio. Kawałek z jednego z występów na festiwalu Paul and Rock, organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Słuchajcie. lewa toga. strona! Lewa strona mówi je, a prawa pis. Okej, 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 lewa mówi je, prawa mówi pisz, a ty, jakby tu jest je, pisz, je, pisz, je, pisz, mostno, mostno, mostno. Wydaje mi się, że tyle, że tak powiem, wystarczy. I dodajmy też, że podobno w reakcji na to, do obecnego na wydarzeniu Jurka Owsiaka zadzwonił Wojewoda Zachodniopomorski. I jak ujmuje to Szczecińska Gazeta Wyborcza, Wojewoda próbował cenzurować festiwal, wyrażając niezadowolenie, że artyści zagrzewają publiczność do skandowania takich haseł. A tymczasem, jak możemy przeczytać, to przecież tylko taki element scenicznej gry. I w odpowiedzi na, na ten telefon pan Owsiak ogłosił ze sceny, panie Wojewodo. Nie pan ten festiwal tworzył i nie będzie pan decydował, co ma mówić publiczność, o czym mają śpiewać artyści. I dalej chce mi pan ten festiwal reżyserować, chce mi pan go tworzyć, to my decydujemy o tym, co tutaj się będzie działo. Chwilę później dodał jednak zachowajcie krzyki dla siebie, zachowujmy się, ale ja stoję na straży z wolności wyrazu artystów, stoję za tym murem. Całość... No. Jakby, ponieważ gdyby wam się wydawało, że w tyrku brakuje małp, to, to, to jakby mamy ping-ponga między konserwatywnym Szymonem a neoliberalnym, ale wciąż głupim Owsiakiem i jakby z jednej strony wolność słowa, ale z drugiej strony nie, 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 nie szalejcie, nie szalejcie, nie skolujcie, nie, 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 nie przesadzajcie i trochę się to wszystko rozbija, nie? Jakby Owsiak po swoich wypowiedziach na temat aborcji jakby z mojej perspektywy już się całkowicie skończył, Natomiast, jakby jeżeli, jeżeli dla was nie, no to widzicie, że... Słuchajcie, nie krzyczcie, że jebać PiS, ponieważ wiecie, sprzeciw przeciwko władzy No i tak nie. Nie wolno krytykować władzy, nie wolno mówić, że, że, że na przykład Xi Jinping wygląda jak kubuś puchatek. To by było niewłaściwe, nie? Nie? Ale posłuchajmy dalej. Zobaczmy, bo, bo może można mówić, że Xi Jinping wygląda jak Kubuś Puchatek, ale nie można innych rzeczy mówić. wypowiedzi widzicie na ekranie. W opisie będzie też oczywiście nagranie słów Owsiaka i wszystkie inne źródła do tych wypowiedzi. I dzisiaj. Pomówimy sobie chwilkę o tym wydarzeniu, ponieważ jest ono, moim zdaniem, bardzo interesujące z bardzo wielu. Nie jest, ale po pierwsze, ja jestem przekonany, że niemalże wszyscy spośród ludzi, którzy tam, młodych ludzi, którzy tam skandowali, gdyby ich pojedynczo zapytać, to pewnie powiedzieliby, że są bardzo tolerancyjnymi, otwartymi ludźmi, zwłaszcza na osoby, które się od nich różnią, prawda? Dlatego to jest też dobry przykład tego, że wbrew temu, co się niektórym osobom być może wydawać, jeżeli jak się ludzie zbiorą w rozemocjonowany tłum, to ten tłum nie jest wyrazem wartości jego pojedynczych... Pamiętajcie, ludzie indywidualnie i osobno z całą pewnością nie byliby w stanie powiedzieć, że jebać PiS. To jest dokładnie ta rzecz, to jest dokładnie to miejsce, w którym a, ludzie wyznaczają swoją granicę. Jebać PiS? O nie, 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 przepraszam, przepraszam, nie powiem takich brzydkich rzeczy, bo jebać PiS... No jakże ja mógłbym powiedzieć, że jebać PiS? No przecież... Jebać PiS. No jak można... Jak można tak powiedzieć, że jebać pis? No, jak ja mógłbym jako indywidualna osoba powiedzieć jebać pis? No i co, co. co ja musiałbym być w tłumie, żeby powiedzieć jebać pis. No, jakby. Come on. Kto powie jebać pis? Zastanówcie się. Hmm? Uczestników, a raczej jest to. Przeradza się to bardzo łatwo. W motłoch, który zawsze jest wyrazem najniższych wartości. Motłoch! Uuuu, motłoch. Jakie są w nim obecne, tak? które przemawiają do podstawowych instynktów, takich jak nasze plemię dobre, tamto plemie złe, i które bardzo łatwo się w tłumie rozchodzą. Ja domyślam się, że ogromna większość tych osób nie skandowałaby takich haseł pojedynczo, publicznie na pewno nie, ani nawet w jakiejś małej grupie. I oczywiście TVP natychmiast podchwyciło temat. Pisząc o tym, że padliśmy tu wszyscy ofiarą mowy nienawiści. I oczywiście można powiedzieć, że jest to przejaw takiego kultu kreowania siebie na. Oczywiście, ofiarę, że ochlokracja. Tak, jak właśnie bardzo padło się ofiarą tej strasznej rzeczy, jaką jest mowa nienawiści. No ale jak pewnie wiecie, tego typu podejście ta kopiuje od pewnych innych środowisk, który, u których podejrzeli. Jakich? I, i od katolików. Od katolików. Katolicy cały czas mówią, że oni są najbardziej prześladowaną grupą w społeczeństwie. PiS, to znaczy TVP kopiuje to podejście od katolików. A ja go nawet nie przyspieszałem. On jest nawet normalnie. ...że to po prostu działa. I ponownie, jak wiecie, ja raczej w ogóle nie jestem fanem koncepcji mowy nienawiści, a już na pewno nie regulowania jej prawnie, ale przyjmijmy na chwilę perspektywę takich mhm. osób, które faktycznie mhm. są tym zatroskane, tak? które uznają, że jest coś mhm. takiego jak mowa nienawiści i że należy chronić ludzi mhm. przed nią. W takim ujęciu przypomnijmy, co to w ogóle jest PiS. No bo można go lubić, nie, nie lubić, ale PiS jest formalnym reprezentantem dużej części narodu. No i wyobraźcie sobie. Prezydent Xi Jinping nie wygląda jak kupuś puhatek, nie wiem o czym mówicie. Że jesteś osobą, dla której PiS jest wyrazem Twoich wartości politycznych, społecznych i tak dalej. I takich osób są miliony. No i potem widzisz nagranie w internecie, jak tysiące osób skanduje nie waszych legalnych reprezentantów. Szymon, ucięło ci jebać. A kierujący nimi autorytet, wiesz, nie uspokaja tłumu, tylko odwrotnie, popycha do jeszcze dalszego skandowania. Ej, on nie rozumie wolności słowa. Ej, ja, ja teraz mówię, teraz jestem, przepraszam, ale jestem śmiertelnie poważny. On nie rozumie, na czym polega wolność słowa. Wo prawo do krytykowania władzy jest jednym z najbardziej podstawowych praw Jakie posiadamy w ramach demokracji. I powiedzenie jebać, PiS, także jest, e, także jest krytykowaniem władzy. Niezależnie od tego, gdzie znajdujecie się ideologicznie. Bo jakby, ja wiem, zaraz możemy odbić piłeczkę, że e, zresztą widzę, że na czacie ktoś to robi. Szczucie na LGBT e, powinno być legalne, krytykowanie do ludzi, rządu już nie. No właśnie, jakby ktoś może powiedzieć, że, o, no, no, no tak, no, ale przecież to samo robią. Na w ogóle nie myślmy o tym. Zostawmy to w spokoju, tak, to są wszystko problemy, macie rację. I, i nie, nie, nie próbuje was tego, ale oderwijmy to zupełnie. Najbardziej podstawową wolnością jest powiedzenie ten rząd jest zły. To jest dokładnie to samo, co ludzie grożący innym, wściekający się na innych, że, że zestawiają się Jinpinga z Kubusiem Puchatkiem. Ludzie mają prawo demonstrować w ten sposób swoje niezadowolenie. Mają prawo krzyczeć i jebać PiS. Jeżeli chcemy rozmawiać o świętych prawach, jeżeli chcemy rozmawiać e, o, 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 o tym, jak działa demokracja, to to jest jedna z najbardziej podstawowych manifestacji demokracji. Czy można nie lubić tak ostrego języka? Można. Czy można nie chcieć samemu używać tak, czy, czy samej używać tego języka? Jak najbardziej. Czy to znaczy, że ten język, szczególnie skierowany do bezosobowego bytu, jakim jest partia, jest językiem nienawiści? No nie. Jest wyrazem sprzeciwu, jest manifestacją swoich, swojego, swojego, swojej wolności słowa. Na pewno, na pewno nie jest a, manifestacją. Mowy nienawiści. Szczególnie, że i argumentowałbym tutaj, że to jest dość ważne, bardzo ważnym elementem mowy nienawiści jest to, że występuje też dysproporcja e, sił. E, że jakby strona, która, która wyraża tą nienawiść, posiada systemowo większą siłę od drugiej. W tym wypadku absolutnie nie zachodzi. W tym wypadku partia, gdyby chciała, mogłaby powiedzieć Psiarskim: Ej, wchodzicie, weźcie, ich, weźcie się, przejedźcie po nich pałkami. Nie ma tutaj. Partia, partia nie jest stroną prześladowaną, nie jest stroną źle traktowaną, nie jest stroną, która cierpi. I w związku z tym. Eee, no, no nie, sorry, ale nie możemy się, możemy się rozpędzać w ten sposób, że, że, że właśnie sobie zaśpiewamy, że eee, eee, no, o nie, ci ludzie to są, czują się poszkodowani, ponieważ mój kumpel eee, mój kumpel, który popiera PiS, teraz mu się przykro zrobiono. no kurwa, no nie nie powiedział jebać wyborców PiSu nie powiedział jebać nie wiem, jakiegoś, nie użył jakiegoś dziwnego skrótu, tak jak ktoś mówił P.O. Jebów, tak? Nie. Szymek ma jeszcze od, ewidentnie ból istnienia tego i że ludzie robili to dobrze się bawiąc, w sensie te celebracje wspólnego sprzeciwu wobec PiSu i mo, no bo mówi się to festiwal. Tak, jak najbardziej. To jest, to jest ta sama mronność, która na płacze nad napisem sprzęt na nie budynku. Taku, jako, jako, taku jej. Formę, nie jest. Popularizuje często w przestrzeni publicznej. Nie jest czymś. No bo wyobraźcie sobie, że w tym tłumie stoi tam nie wiem nastoletnia dziewczyna, która w sumie to nawet nie lubi mm. tego całego pisu, ale na przykład jej babcia jest działaczem partii, tak? Gdzieś w jakiejś radzie miejskiej na Podlasiu. Jej babcia jest działaczem partii od założenia w roku 1951. A nie to nie ta partia. No, i ta dziewczyna stoi tam i słyszy, jak tysiące osób drze na całe gardło jechać, To nie jest nienawiść? No, chyba <laughs> że ktoś się teraz pośpieszy z wyjaśnieniem, że nie, ja nie rozumiem, bo pisto przecież jest władza, która reprezentuje opresyjne wartości. Dokładnie Taka tak zrobię. Wyraźna ekspresja niezadowolenia to jest właściwie dobra rzecz. Ale jeśli ktoś tak faktycznie uważa, to sam maluje obraz, ten sam obraz, którym PiS straszy, nie? Że są grupki uprzywilejowane, których nawet nie można krytykować, ale jawna nienawiść do innych jest w pełni okej, okay, nawet gdy są to przedstawiciele sporej części społeczeństwa. Jezus. No, chyba, że ktoś mi zaraz... ja, się cieszę, ja się cieszę, że Szymon zawsze staje w obronie najsłabszych. On po prostu wie, jak, jak stanąć w obronie najsłabszych. A Jakby... Ja nie wiem, czy pamiętacie, jak w trakcie Żółtej Rewolucji na Ukrainie gdzieś w Kijowie pod, pod parlamentem bodajże był snajper, który strzelał do, do, do tego. Jestem całkiem pewien, że, snajper, że, 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 że z punktu widzenia Szymona ten snajper po prostu bronił władzy, na którą tyle mowy nienawiści się wylewało ze strony tłumu, że klękajcie narody, nie? A, pa, 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 Tak mówię powiecie spisa, ja nadal nie mam problemu z jebaniem tej partii. No tak, atakowanie władzy i mniejszości to to samo. No, no dokładnie tak. Posłuchajmy dalej. Powie, że PiS pisto nie ludzie, tylko ideologia. Tak, to wtedy jest rzeczywiście inna, inna sytuacja. Nie szymciu. I dla jasności, jeśli ktokolwiek popiera takie zachowanie, jak było widziane tutaj na wideo, Popieram. to tylko wiecie, takie śmieszki to nie jest takie jest nic na poważnie, ale jednocześnie. Taka osoba krzyczy ratunku faszyzm, gdyby na przykład kilka tysięcy narodowców skandowało jebać dowolną inną grupę, co oczywiście też jest... Dowolną in... Jaką? Jaką inną grupę jebać? PO niech sobie krzyczą, mam to w dupie. Jebać razem? Spoko. Jebać SLD czy Lewicę? Na luzie. Nie mam z tym już żadnego problemu. Co prawda, jak zaczną robić yy... szubienice z politykami... To to już jest troszkę inny problem, ale. jest całkowicie karygodne. Ale gdyby ktoś taką postawę przejawiał, to ja tylko chciałbym przypomnieć, moim zdaniem, bardzo trafną definicję dzikusa, której autorem jest Gilbert Keith Chesterton, i wedle której dzikus to ten, kto śmieje się, gdy kogoś krzywdzi, a podnosi wrzask, gdy ktoś krzywdzi jego. I w tym miejscu myślę, że też można przytoczyć oświadczenie Łony, czyli rapera, który zagrzewał do tych okrzyków, który pisze, że przyznaje, że forma tych pokrzykiwań była mało wyrafinowana. Nie jestem dumny zmiotania ze sceny wulgaryzmów tego rodzaju, ale emocja, która za tym stoi, jest zupełnie szczera i wynika z autentycznego gniewu. Wierzę, całkowicie wierzę, że tak. Podoba mi się to, że Szymon jak zwykle umacnia swój autorytet przy, 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 przytaczając... Cudzy, przy, przy, przytaczając cudze słowa, bo wiecie, jakby ile autorytetu by sobie dodał, gdyby powiedział, że to jest kalizm? No, no wcale by sobie nie dodał, bo wszyscy już się przyzwyczaili, przyzwyczailiśmy do, 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 do kalizmu, nie? Ale nie. Jesteś mądrzejszy, bo zamiast powiedzieć, że to był kalizm, przytoczyłeś filozofa. Działa? Tak jest. I ja wyraźnie zaznaczam, w żaden sposób nie chciałbym zabraniać komukolwiek mówienia takich rzeczy, czy jakiejkolwiek innej formy wyrażania nawet wulgarnego obróżenia. Jeżeli ktoś chce to robić, to proszę bardzo, moim zdaniem, powinien móc to robić. Natomiast chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że robienie tego typu rzeczy jest głupie. I mówiąc głupie, mam na myśli, że jest to objaw nierozumienia, do jakich konsekwencji prowadzą czyjeś własne działania bo takie działania karmią retorykę pisu i potwierdzają obawy konserwatywnych wyborców. To nie osiąga nic dobrego z perspektywy osób stojących Szymon dziękuję, że tak bardzo się martwisz o wyniki wyborcze lewicy. Uff. Bez takiego sojusznika jak ty byśmy sobie nie poradzili w kontrze do obecnej partii i na pewno nie osłabia poparcia dla niej a co najwyżej dalej polaryzuje społeczeństwo i radykalizuje ludzi, którzy już i tak PiSu nie lubią, a dodatkowo dystans... Tylko nie radykalizacja to normalnie tak jakbyśmy mieli zamiast liberałów zacząć lewicowców wybierać i wspierać i robić te wszystkie fantastyczne rzeczy, o których wspominała w wywiadzie przed chwilą Mysza od środowisk opozycyjnych, co bardziej umiarkowanych i centrowych wyborców. Oczywiście Misza ktoś raz zakrzyknie, że ale co tam, że mobilizujemy młodych, to są ludzie młodzi i oni są najbardziej antypis i dzięki nim przyjdzie zmiana w kolejnych wyborach. Jeśli ktoś tak uważa, to mam dwie przykre wiadomości. Po pierwsze, ludzi młodych jest mało, osoby w wieku 18-24. On drugi raz przytacza ten jebany argument, i uważam, że on jest tak żenujący jak kurwa tego. To nie jest tak, że osób starych jest 40 milionów, a osoby młode są 3. Ponieważ on buduje jakąś kurwa taką narrację pod tytułem: On jest mało młodych, to co oni zrobią? No kurwa to zrobią, że nawet jeżeli pis dalej obejmie władzę, to. To może lewica będzie miała parę procent więcej. A to już robi różnicę. Niestety lewica kooptuje inny Szymon, ponieważ ogólnie Szymon widać, Kerstymie. Ale. 4 lata to tylko 10% społeczeństwa. A druga rzecz, odsetek głosujących wśród ludzi młodych jest najniższy. Ludzie młodzie, młodzi lubią pokrzyczeć na proteście i na festiwalu, ale jak trzeba w niedzielę stać w kolejce do urny wyborczej, to bardzo często mają ciekawsze rzeczy do roboty, co jest całkiem Może kurwa zróbmy wybory tak, żeby nie były tylko w niedzielę. Całkowicie zrozumiałe ludzie, młodzi zwykle się nie angażują w tego typu aktywności, bo w ich życiach dzieje się dużo więcej, znacznie więcej ciekawych. Natarzi mówi, że bardziej na szansach lewicy odbiła się afera z transfabią niż liczba młodych ludzi. Nie zgadzam się absolutnie. Jeżeli, jeżeli wydaje Ci się, że jakby ta transfobia się odbiła, zatoczyła jakieś szerokie koła, to mniecie bardzo złe wieści. To się w bardzo. Twój echo chamber po prostu sprawił, że tak wyglądało, nie? Jakby poza Twitterosferą i, i paroma przyległościami, niestety, to, to, to jest zupełnie widzialne praktycznie. Ciekawych i ważnych rzeczy. A dodatkowo, ludzie młodzi zawsze są przeciwni partii rządzącej. A z biegiem czasu w dużej mierze zmieniają poglądy. Zastanówcie się, ilu z Was. Ma... Zmieniają poglądy. Wie, wiecie, jak wczoraj krzyczeli jebać PiS, ale za dwa dni będą już mówili: Pfff, faszyści Baza, nie? Ma preferencje polityczne takie same, jak gdy mieliście 18-20 lat, a jeśli akurat macie teraz tyle lat, to przypomnijcie sobie, jak bardzo inaczej myśleliście, gdy mieliście lat 12 i zapewniam Was, że za 10 lat też będziecie myśleć inaczej niż teraz. W tym miejscu, oczywiście, warto zaznaczyć, że zwykle w dyskusji pojawia się jakaś osoba gotowa, właśnie ponownie wytłumaczyć mi, że ja nic nie rozumiem z tego, co komentuję, bo przecież zmiany wymagają radykalnych kontrowersji. Nie, Szymon, nie rozumiesz tego, że, że krzyczenie jebać PiS z częścią wolności słowa. To jest ta rzecz, której nie rozumiesz. Jak miałem 12 lat, to miałem dzisiaj politykę. Dzisiaj PiS, jutro war. Eee... Może młodzi niechodzone wybory, bo są rozczarowani systemem wyborczym i uważają, że bezpośredni aktywizm na ulicy jest skuteczniejszy wpływem na karierowych polityków niż dokładanie im się do głosowań. Zgadza się? Kontwersyjnych obrazobórczych działań i że poprzez historię właśnie głoszenie kontrowersyjnych i radykalnych idei przekładało się na zmianę społeczną i wywalczenie czegokolwiek. Nie... Maoizm, ee, bolszewizm, rewolucja francuska. A rewolucja amerykańska a, w, w, wojna domowa w Stanach a, obalenie muru a, berlińskiego a, obalenie a, jakby to nie jest tak, że Wałęsa otworzył sobie dziurę otworzył sobie furtkę w płocie i przez niego przeszedł, pomijając wszystko oczywiście inne, tak a Stonewall, to wszystkie rzeczy odbyły się spoko, spokojnie i nieradykalnie Wiecie, Stoczniowcy spokojnie i nieradykalnie Kopalnia w Ujek spokojnie i nieradykalnie Obalenie jakby upadek apartheidów w RPA spokojnie i nieradykalnie. Długo mamy tak wymieniać, bo kurwa nie wiem gdzie są te pokojowe zmiany, które szybko tak, tak, tak dobrze przeszły, no Niestety, osobom, które zgłaszają takie uwagi, muszę powiedzieć, że obawiam się, iż osoby te są strasznie konserwatywne w swoim podejściu. A mianowicie Kiedyś rzeczywiście mogliście sobie w swoich wiecie kółkach studenckich jawnie opowiadać, że trzeba wyrwać z korzeniami wszystko, co stworzyło obecną kulturę i tak dalej, społeczeństwo. Jak to wszyscy inni są głupi i źli, a my jesteśmy jedyni dobrze oświeceni i rozumiemy, co jest tak naprawdę właściwe. A na protestach krzyczeć, że spalicie świat i tak dalej, i tak dalej. I to mogło działać, ponieważ niewiele osób to słyszało. A tym, co przebijało się do szerokiej opinii publicznej, a teraz po prostu. Tłum. A byłam tą ochlokracją, o której mówi Szymon! I tłum nie pozwoli teraz. Artykuł w New York Times o tym, o potrzebie tolerancji i o tym, jak bardzo zmiany są wyrazem poszanowania godności każdego człowieka. To się przebijało do ludzi i to zgarniało poparcie szerokich mas społecznych dla tych zmian, co przekładało się później na wyniki w procesie demokratycznym i na faktyczne zmiany. Ale teraz wszyscy widzą wszystko, co mówicie, a nie tylko tą warstwę reklamową. No i, no i wszyscy widzą wszystko, co robią faszyści i faszyści dalej mają poparcie. za ty pierdolisz, Szymon? Co więcej, środowiska takie jak PiS nauczyły się grać w waszą grę i każdy przejaw pogardy i nienawiści będzie i jest... No, w 1950, tak myślę. Szymon, co ty bredzisz? ...rozdmuchiwany we wszystkie możliwe, możliwe strony i staje się paliwem dla ich popularności... Dlaczego? Bo narracja kreowana. Od... Szymon, dlaczego tobie się kurwa wydaje, że ty jesteś jakimś lewicowym głosem mądrości? Co ty pierdolisz, typie? Do kogo ty mówisz? Twój korowy elektorat to pierdoleni faszyści e, z Konfederacji i pisowcy. Nikt kurwa inny nie traktuje cię poważnie. Do kogo ty mówisz? Kogo ty przekonujesz, że tamta druga strona ty nie jesteś, kurwa, częścią drugiej strony. Ciebie nawet liberałem nie można nazwać. Sorry, ale twoje dogwistle przemy przemycane w twoich bardzo nijakich wypowiedziach, które są bardzo neutralne, typu kultura może być tylko jedna, w twoim filmiku o um, tęczowych piątkach, wyraźnie, kurwa, pokazują, że sam brzęczysz do tych ludzi, którzy są naprawdę przepełnieni nienawiścią. A to, że teraz wchodzisz w obronę PiSu z pozycji neutralnego obserwatora, jest tylko śmieszne i żenujące. Tak jak twój artykuł o tym, że Jordan Peterson nie jest konserwatywny, który wyplułeś dzisiaj na Jagiellońskim, tak? lat. Przez prawo i sprawiedliwość wygląda tak, że wielkomiejskie elity nienawidzą ludu, tak, że pis jest potrzebny, żeby ten lud reprezentować i bronić go przed pogardą i wykluczeniem ze strony celebrytów, którzy siedzą sobie na wakacjach w tropikach, będą ich pouczać, że ciemny lud ma znać swoje miejsce i ze strony młodych wykształconych z wielkich ośrodków miejskich, którzy najchętniej to zniszczyliby wszystko, co święte dla ludu. I wydarzenia takie jak to na początku, które widzieliśmy, przekonują ludzi, że pis ma rację. A po prostu być może zastanówmy się, czy to jest mądre. No i to tyle. Do usłyszenia. A nie, przepraszam, tekst o Peterson jest starszy. Jeśli chcesz być informowany o. Nie chcę. Eee... Słuchajcie, eee, jakby. Pomyślałem, że to jest dobra, dobra kontra do rozmowy o wolności słowa i o tym, jak, jak, eee, jak działają aktywiści na ulicach, ponieważ nic nie jest. Taką piękną kontrą do tego, jak Szymon, który jako fotel, fotelowy generał będzie pouczał osoby o, o, o bardziej lewicowych poglądach, że, że one źle protestują, źle wyrażają swoje niezadowolenie i tak. Jakby. Powiem to jeszcze raz. Powiedziałem to już z 15 razy w ciągu tej rozmowy, ale Szymon. To, co Szymon zrobił w tym materiale, to jest. Nie wolno mówić, że Sizzyń Pięk wygląda jak kubuś płohatek, bo to mowa nienawiści. No więc wygląda. I nikt nie zamierza za to przepraszać. A ty już mógłbyś zamknąć paszczek, jak nie masz do